Czego uczy mnie Biblia w pierwszej księdze Mojżeszowej w rozdziale 16 na temat smutnych następstw działania na własną rękę? W przypadku działania na własną rękę Hagar z całą pewnością nie była narzędziem w ręku Boga, za pomocą którego postanowiłby wypełnić daną Abrahamowi obietnicę. Bóg obiecał co prawda Abrahamowi syna, ale nie wspomniał nic o tym, że miałby być zrodzony z Hagar, i dalszy przebieg wydarzeń rzeczywiście dostarcza niezbitych dowodów na to, że szukanie pomocy u Hagar rozmnożyło jedynie boleści Abrama i Saraj. Ponieważ gdy Hagar spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją, jak mówi pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 16, werset 4. Co więcej, był to jedynie początek wielu bóli, które były skutkiem sięgnięcia po ludzkie środki zaradcze. Egipska niewolnica podeptała godność Saraj i sama znalazła się w stanie słabości i pogardy. Jedynie wtedy, gdy odczuwamy naszą słabość i zależność, jesteśmy w stanie zachować naszą godność i moc. Nic nie jest tak niezależne. Nikt nie jest tak niezależny od swojego otoczenia jak ten, kto prowadzi prawdziwe życie wiary i swoje zaufanie pokłada w Bogu. Gdy tylko dziecko Boże staje się dłużnikiem ciała lub świata, lub nawet towarzyszących okoliczności lub współbraci, traci swą godność i już wkrótce będzie musiało odczuć głęboką stratę. Ciężko jest zmierzyć ogrom straty, jaka wypływa z choćby najmniejszego odstępstwa od drogi wiary. Bez wątpienia wszyscy, którzy podążają tą drogą, napotykają trudności i doświadczenia, ale jedno jest pewne: radość i błogosławieństwa, które są ich udziałem, rekompensują je ponad miarę. Z drugiej zaś strony, ci, którzy opuszczają tę drogę, napotykają daleko cięższe doświadczenia i nie znajdują żadnej rekompensaty. Wtedy rzekła Saraj do Abrama: krzywdy mojej tyś winien. Pierwsza księga Mojżeszowa, 16 rozdział, werset 5. Gdy popełniamy błąd, z upodobaniem szukamy kogoś, kogo moglibyśmy obarczyć winą. Saraj żeła skutki swojej własnej propozycji, a mimo to powiedziała Abramowi: krzywdy mojej tyś winien, kryjąc się za przyzwoleniem Abrama, który nie sprzeciwił się jej propozycji. Chciała zrzucić z siebie jarzmo doświadczenia, które nałożyła na nią jej własna niecierpliwość. Na to rzekł Abram do Saraj: oto niewolnica twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. Nie tędy droga. Przez niesprawiedliwe, upokarzające traktowanie nie można pozbyć się niewolnicy. Gdy popełniamy błędy, które obracają się przeciwko nam, nie możemy ujść przed ich skutkami za pomocą pychy i gwałtowności. Co prawda nierzadko sięgamy do tej metody, ale w gruncie rzeczy pogarszamy tylko przez to całą sytuację. Gdy rozpoznamy, że źle postąpiliśmy, powinniśmy się ukorzyć, wyznać nasz błąd i od Boga wypatrywać uwolnienia oraz ulgi. Nic z tego nie widać jednak w zachowaniu Saraj. Wręcz przeciwnie, nie czuła się w ogóle winną
I zamiast oczekiwać od Boga wybawienia z ciężkiego położenia, w którym się znalazła, próbowała uwolnić się na własną rękę. Wszystkie nasze wysiłki podejmowane w celu odwrócenia naszego błędu, zanim jeszcze szczerze wyznamy go przed Panem, pomnażają jedynie kłopoty i czynią naszą ścieżkę jeszcze bardziej kamienistą. Z tego też powodu Hagar musiała wrócić do swojej pani, aby urodzić w jej domu syna, który nie był synem obietnicy, lecz okazał się wielkim doświadczeniem dla Abrama i całego jego domu, czym zresztą chciałbym w przyszłości jeszcze się chwilkę zająć. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Ta zasada jest tutaj doskonale widoczna. Całą tę scenę możemy rozpatrywać z dwóch punktów widzenia. Po pierwsze, uczy nas ona praktycznej, wartościowej zasady. Po drugie, zaś udziela nam ciekawego pouczenia, ciekawego obrazowego pouczenia. Co się tyczy praktycznej zasady, uczymy się, że gdy z powodu niewiary naszych serc zejdziemy z drogi wiary na manowce i popełnimy błędy, nie jesteśmy w stanie naprawić ich od ręki ani poprzez sprytne chwyty. Rzeczy muszą przybrać obrót zgodny z zasadą Bożą. Co człowiek sieje, to i rządź będzie, bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. Tak poucza nas przecież list do Galacjan, 6 rozdział, 7 do 8 wersetu. Ta niezmienna zasada raz po raz znajduje swoje potwierdzenie na stronach Pisma Świętego i w naszym własnym życiu. Łaska przebacza grzech i uzdrawia duszę, ale co zostało posiane, musi zostać zżęte. Abram i Saraj przez długie lata musieli znosić uciążliwą obecność Hagar i jej syna. Uwolnić się od nich mogli jedynie na drodze zgodnej z myślami Boga. Szczególne błogosławieństwo spoczywa na każdym, kto złoży swój los w rękach miłosiernego Boga. Gdyby Abram i Saraj uczynili to, nie zostaliby nigdy obciążeni obecnością niewolnicy jej syna, ale ponieważ szukali ucieczki w naturze, musieli ponieść skutki swojej własnowolnej drogi. Często przypominamy swym zachowaniem młodego byka, który nie przyzwyczaił się jeszcze do dźwigania jarzma, jak mówi nam m.in. Jeremiasza 31 rozdział, werset 18. Podczas gdy lepiej byłoby dla nas zachowywać się cicho i spokojnie, jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, jak poucza nas Psalm 131, werset 2. Ciężko byłoby znaleźć dwie tak skrajne postawy, jak te, które reprezentuje młody, nieujarzmiony byk i odstawione od piersi matki dziecię. Byk jest obrazem człowieka, który wierzga pod balastem okoliczności i szamoce się, czyniąc przez to jeszcze boleśniejszym nałożone nań jarzmo. Dziecię jest obrazem tego, kto chyli pokornie swą głowę i przez uległość ducha ulży swemu położeniu. Oczywiście mamy ze Słowa Bożego użytek w tym wydarzeniu poprzez porównanie do dwóch przymierzy. Co się tyczy zawartej w tym rozdziale 16 pierwszej Księgi Mojżeszowej nauki, w Hagar i jej synu dostrzegamy pierwowzory przymierza uczynków i wszystkich ludzi, którzy znaleźli się przez nie w gorzkiej niewoli. Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy według ciała się urodził, jednego z niewolnicy
a drugiego z wolnej. Lecz ten, który był z niewolnicy według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo. Oznaczają one dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Tak poucza nas list do Galacjan. Rozdział 4, wersety 22-24. Ten ważny fragment przeciwstawia ciału obietnicę, dzięki czemu jesteśmy w stanie zrozumieć myśli Boże nie tylko odnośnie do ciała, lecz również Bożą ocenę wysiłków Abrahama, który próbował otrzymać obiecanego syna z udziałem Hagar, zamiast w pełni zaufania spoczywać w obietnicy Bożej. Oba przymierza, przymierze zakonu i obietnicy, zobrazowane są w Hagar i Sarze. Co więcej, stanowią skrajny kontrast. Pierwsze przymierze rodziło w niewolę, badając, czy człowiek zdolny jest trzymać się danych przykazań i uzależniając jego życie od bezwzględnego posłuszeństwa wobec wszystkich 613 względem postawionych warunków. Kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Jeśli ktoś uchyli choć jedny, on staje się winnym wszystkiego. Kto go wypełni, przezeń żyć będzie, było dewizą przymierza Hagar. W przeciwieństwie do niego przymierze Sary objawia Boga jako Boga obietnicy, niezależnej obietnicy od człowieka, a ugruntowanej obietnicy na zdolnościach Boga oraz jego ochoczej gotowości, aby tą wolę Bożą wypełnić. Bóg nie łączy swej obietnicy z żadnym jeśli. Nie ma tam żadnego jeśli. Obietnica jest dana bez jakichkolwiek warunków i obietnica jest dana tak, że Bóg jest zdecydowany ją wypełnić. A wiara spoczywa w Bogu, w Nim, w doskonałej wolności serca. Wszelkie usiłowania ciała są zbędne i zbyteczne. Aby wypełnić wolę Bożą, obietnicę Bożą, i to właśnie w tym punkcie Saraj i Abram zawiedli. Przy użyciu swych własnych środków próbowali osiągnąć cel, który był im zapewniony przez obietnicę Bożą. Jest to wielki błąd niewiary, przez swoją niestrudzoną działalność stwarza wokół duszy gęstą, nieprzeniknioną mgłę, która nie pozwala, aby dotarły do niej promienie chwały Bożej i nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary, jak pisze nam Ewangelia według Mateusza 15:58. Jedną z najpiękniejszych cech wiary jest ta, że daje ona miejsce Bogu na objawienie, a gdy Bóg się objawia człowiekowi, nie pozostaje nic innego do zrobienia, jak tylko zająć ciche miejsce szczęśliwego czciciela. Błąd Galacjan polegał na tym, że do dokonanego przez Chrystusa na krzyżu dzieła próbowali dodać coś nieco z ciała. Ewangelia, którą usłyszeli od apostoła Pawła i którą przyjęli, była prostym przedstawieniem nieograniczonej, bezwarunkowej łaski Bożej. Jezus Chrystus został wymalowany tak żywo przed ich oczyma, jakby to pośród nich został ukrzyżowany, o czym mówi nam list do Galacjan 3:1. Była to nie tylko obietnica Boża, lecz jej cudowne, boskie spełnienie. Ukrzyżowany Chrystus uregulował wszystko odnośnie do sprawiedliwych wymagań Boga i potrzeb zgubionego człowieka. Natomiast fałszywi nauczyciele wywracali tę prawdę, mówiąc: jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni, mówią nam Dzieje Apostolskie 15:1. W ten sposób unieważniali łaskę Bożą i, gdyby rzeczywiście mieli rację, to oznaczałoby to, że Chrystus daremnie umarł. List do Galacjan 2:21.
Albo Chrystus był doskonałym Zbawicielem, albo też nie był nim wcale. Gdy tylko ktoś mówi, jeżeli nie będziesz taki lub taki, jeśli nie uczynisz tego lub tamtego, to nie będziesz zbawiony, podkopuje fundament chrześcijaństwa, gdyż chrześcijaństwo objawia Boga jako tego, który zniżył się do mnie, winnego, straconego, skazanego na sąd grzesznika i przez swoje własne dzieło na krzyżu i doskonałe odkupienie z moich grzechów przyniósł mi całkowite uwolnienie z mojego nędznego położenia. Gdy ktoś zatem stara się mnie przekonać, jeżeli nie będziesz taki lub taki, jeśli nie uczynisz tego lub tamtego, to nie będziesz zbawiony, to okrada krzyż z jego chwały, a mi rabuje pokój. Gdyż jeśli nasze zbawienie zależne jest od naszych uczynków, to doprawdy jesteśmy z gruntu przegrani. Na szczęście tak nie jest. Wielka zasada Ewangelii brzmi: Bóg jest wszystkim, a człowiek jest niczym. Nie ma miejsca na mieszanie tego, co Boże, z tym, co ludzkie. Wszystko pochodzi od Boga. Pokój, jaki daje wierzącemu Ewangelia, nie opiera się częściowo na dziele Chrystusa, a częściowo na dziele człowieka, lecz wyłącznie na dziele Chrystusa, które jest doskonałe i takimi czyni też wszystkich, którzy na nim polegają, jak uczy nas list do Hebrajczyków 10:14. Okresie obowiązywania zakonu Bóg przyglądał się, można by rzec, w milczeniu, aby zobaczyć, na co stać człowieka. Natomiast w Ewangelii widzimy, jak to On działa aktywnie, a człowiek powołany jest, by stać i oglądać zbawienie Boże. Druga Księga Mojżeszowa 14:13. Z tego też powodu apostoł nie waha się ani chwili powiedzieć Galacjanom: odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski, jak mówi list do Galacjan 5 rozdział 4 werset. Nakazanie człowiekowi czynić coś samemu z siebie wyklucza Boga, a tym samym uniemożliwia zupełnie odkupienie, gdyż człowiek nigdy nie będzie w stanie dokonać dzieła odkupienia przez to, co ukazuje go jako stracone stworzenie. Jeśli zatem odkupienie jest kwestią łaski, to musi dokonać się ono wyłącznie na jego gruncie, a nie w połowie na gruncie łaski, a w połowie na gruncie zakonu. Oba przymierza skrajnie się od siebie różnią. Albo jedno, albo drugie, a nie w połowie Hagar i w połowie Sara. Gdy mamy do czynienia z Hagar, nie ma miejsca dla Boga. Gdy na scenie pojawia się Sara, działa Bóg, a człowiek nie może nic do tego dodać. Zakon zwraca się do człowieka, wystawia go na próbę, objawia jego prawdziwą moralną wartość, udowadnia, że odpadł od Boga i stawia go, dopóki musi zmagać się z zakonem pod przekleństwem. Zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje, mówi list do Rzymian, 7 rozdział, 1 werset. Ale gdy umrze, władza zakonu nad nim ustaje, jak mówi nam list do Rzymian 7:1 do 7:6, a także list do Galacjan 2:19. List do Kolosan 2:20 oraz list do Kolosan 3:3. Pomimo, że zakon wciąż zachowuje swą moc, aby przekląć każdego żyjącego człowieka, natomiast Ewangelia objawia Boga jako ratownika zgubionych ludzi, który przebacza winnemu i wzbudza do życia umarłego, potwierdzając jednocześnie, że właśnie takim, to jest zgubionym, zepsutym i martwym, jest człowiek. Nie objawia go jako Boga, który wymaga czegoś od ludzi, bo cóż mógłby oczekiwać od człowieka, który jest martwy i dogłębnie zepsuty, lecz jako tego, który manifestuje swą wolną łaskę w dziele odkupienia. Różnica jest zatem diametralna i pozwala pojąć nam tę rzadko spotykaną surowość w tonie apostoła, gdy mówi do Galacjan: dziwię się, kto was omamił, oraz bodajby siebie uczynili rzezańcami ci, którzy was podburzają.
Jest to mowa Ducha Świętego, który zna wartość doskonałego Chrystusa i znakomitego odkupienia i który wie, jak decydujące jest poznanie obydwu przez straconego grzesznika. Nie znajdujemy tak ostrych słów w żadnym innym liście, nawet nie w pierwszym liście do Koryntian, pomimo że apostoł zmuszony był przeciwstawić się panującemu pośród nich wielkiemu nieporządkowi i przyjmowaniu innego ducha, innej Ewangelii i innego Chrystusa. Tak było w pierwszym liście do Koryntian i drugim liście do Koryntian pokazane. Każdy ludzki błąd i pomyłka może zostać sprostowany przez łaskę Bożą, ale Galacjanie postępowali dokładnie tak, jak Abraham w naszym 16 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Odwracali się od Boga, zwracając się do ciała. Czyż da się uleczyć taki stan? Jak można by sprostować błąd, który polega na odwróceniu się od tego, który jest jedynym, który może wyprostować błędne myślenie? Wypaść z łaski oznacza stawiać się na powrót pod zakonem, od którego nie da się otrzymać nic innego jak tylko przekleństwo.